Proszę pana, wspomniał pan w poprzedniej wypowiedzi, że świnie holenderskie mają nocować w polskich hotelach. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Tak. Proszę to wyjaśnić, bo to będą oglądali nasi widzowie z internetu. Przede wszystkim chodzi o kwestie związane ze usługowym tuczem. W większości tutaj zwierząt poziomy pochodzą z Holandii, z Danii. No i tak to możemy przyrównać, tak? Że nie ma miejsca w Holandii na tucz. U nas to się odbywa w gospodarstwach rolnych i one przyjeżdżają tylko przenocować. Dlatego nazywamy, a to na jeden dzień, czy...? Nazywamy tuczem hotelowym. Dlaczego nazywamy tuczem hotelowym? No bo te sztuki, te zwierzęta wyparły polską hodowlę prosiąt. Dlatego też sytuacja jest taka, a nie inna, że w większości Wielkopolsce jest dominowany tucz, to jest tucz zwierząt dalszej do hodowli z prosiąt, które są pochodzenia w większości Danii i Holandii. I gdzie one idą później stąd? No, w niektórych przypadkach bardzo kiepskim statusie zdrowotnym, bo też są bardzo duże opadki, ale czasem cena przemawia za tym, że ci rolnicy to biorą i czy to w układzie zakupu, czy też powierzonej hodowli, i tak to się też odbywa. Gdzie one dalej trafiają? No trafiają do naszych zakładów. Aha, ale to dlaczego polski rolnik tego nie robi, tylko holenderski? Świnia nadal jest holenderska. No bo nadal jest holenderska świnia. Największym kuriozum tego wszystkiego jest, że polski rolnik wspiera poprzez podpis na promocję mięsa wieprzowego potężnymi pieniędzmi właśnie holenderskiego rolnika. Bo nie ma rozbicia w Polsce promocji mięsa na mięso pochodzenia polskiego i na mięso pochodzenia innego niż polskie, tak? Pieniądze z promocji idą z Polski, a promujemy tuczniki i mięso wieprzowe. Przyjeżdża szeroką ławą. Szacujemy, że w Polsce przy tym pokoju 9 milionów sztuk trzody chlewnej na tym cudzysłowie tuczu hotelowym, bo tak to może nazwać, one przychodzą na zasadzie takiej, że wyszłam za mąż, zaraz wracam, tak? I one przyjeżdżają do nas, robimy tutaj tą produkcję, ponosimy największe koszty, wiadomo, że hodowla ponosi największe koszty, zarabiamy bardzo kiepskie pieniądze, albo musimy do tego dokładać. I mamy efekt taki, a nie inny, że te tuczniki, które są dobrze wyhodowane na dobrych polskich paszach, wracają z powrotem na stół holenderski czy też niemiecki. Ja choć o panu powiem, że przyjechał do mnie kolega z synem i pytam się, słuchaj, gdzie tata pracuje? No tata pracuje tirem. No dobra, a czym jeździ? Lodówką jeździ. A co wozi? Pół tuszy. Gdzie? No do Niemiec. A z powrotem co wozi? No jak lodówką jedzie, no z powrotem wozi też pół tuszy. No tak, zapomnieli go władować? Nie, wozi z Niemiec pół tuszy, z powrotem. I mamy też na to dowody, że pół tuszy z Niemiec przyjeżdżają z 1997 roku. Bo mamy dokumentację na podjęcie. Także służymy, żeby tutaj nawet przedstawić z mediów elektronicznych, czy też internetowe, żeby pokazać, że to są stemple niemieckie. Z 97 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.